Witajcie w naszym ostatnim, ósmym odcinku Studia Scan. Odcinek ten oglądacie prawdopodobnie w niedzielę, a więc już po tym, jak zrobiliśmy live'a podsumowującego, rozdanie nagród. No ale tutaj omówimy sobie jeszcze parę filmów. Oczywiście jestem tutaj ja, Łukasz Mikołajczyk, jest ze mną Paweł Szruba. Dzień dobry, witam serdecznie. I dzisiaj gościmy Kubę Armatę, programera festiwalu MasterCard Off Camera oraz krytyka filmowego. Cześć. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Tak, no i zacznijmy jakby od podstaw. E, powiedziałem, że jesteś programerem Mastercard off-camera i jesteś również e, krytykiem, krytykiem niezależnym. E, czy mógłbyś rozwinąć te tematy, Jakby czy coś jeszcze robisz i gdzie, te, e, gdzie można Cię czytać, posłuchać, e, co mówisz w filmach? Jasne. Generalnie to są rzeczywiście takie dwa obszary mojej codziennej działalności, czyli z jednej strony pisanie o kinie, z drugiej praca programera. Jestem tak zwanym freelancerem, jak wspomniałeś, czyli nie jestem związany z jedną redakcją, a z, z, z kilkoma różnymi mediami, czy, czy prasowymi, czy, czy online'owymi. Najmocniej chyba jestem związany z miesięcznikiem kino, gdzie od jakiegoś czasu prowadzę dział polski i też dość sporo i regularnie piszę także m.in. skan ale również skan do portalu interia.pl, tam w zasadzie codziennie zdarza mi się umieścić jakąś recenzję któregoś z konkursowych tytułów czy korespondencję. Także to jest ta jedna strona, a druga to jest rzeczywiście praca programera, czyli między innymi na tym festiwalu oglądam filmy także po to, żeby, żeby potem je sprowadzić na kolejną edycję naszego festiwalu do Krakowa. Dobra, a powiedz mi, jak to wygląda? To znaczy, ty też e, buszujesz trochę po, po marsz film, czy po prostu oglądasz rzeczy, notujesz w notyśku, co, co ewentualnie chciałbyś pokazać gdzieś tam w widowni e, MasterCardów Kamery? Wiesz co, e, raczej, e, raczej nie chodzę po marsze do cinema, bo tak naprawdę to by było już trochę za dużo, e, ta selekcja, e, którą Wy także oglądacie, jest jednak bardzo bogata, bo to jest i konkurs, i sekcja Ancerton Regar, i Camzen, także w tych tytułach można przebierać. Więc raczej się skupiam na tej oficjalnej, kanneńskiej selekcji. Rzeczywiście robię sobie notatki, bo tych filmów jest mnóstwo. Pewnie inaczej bym, bym ich nie spamiętał. Inna sprawa, że Cannes jest jeden z festiwali, który jest dla nas ważny, ale też jest ich o wiele więcej. Poza tym dostajemy też sporo linków od agentów sprzedaży, więc tak naprawdę też dużo rzeczy oglądamy no, na małym ekranie monitora w zaciszu domowym. No także tak, także, także przede wszystkim ta oficjalna kannańska selekcja. Jest parę tytułów, które, które chcielibyśmy wziąć. Zobaczymy teraz, czy, czy po pierwsze będzie, yy, będziemy mogli sprostać oczekiwaniom finansowym, bo, bo tak naprawdę moja praca kończy się na. Yy, na tym, że chciałbym jakiś film wziąć na festiwal, przekazuję to mojemu koledze, który zajmuje się pozyskiwaniem prawno, i teraz on prowadzi negocjacje z, z agentem sprzedaży. Po pierwsze, czy ten film jest dostępny, po drugie, czy, czy jest w, naszych, w naszym zasięgu finansowym, bo to też różnie bywa. No właśnie, a rozmawiacie raczej bezpośrednio z agentami sprzedaży konkretnego tytułu, mhm. czy jesteście odsyłani do dystrybutora lokalnego? Wiesz co, jeżeli jest dystrybutor lokalny, to, to oczywiście rozmawiamy z dystrybutorem, natomiast 90% filmów, które my pokazujemy na naszym festiwalu, to filmy, które nie mają polskiego dystrybutora. Bo też zależy nam na tym, taka jest myślę, że misja każdego festiwalu, żeby jednak pokazywać to kino, które nie jest w dystrybucji, które nie jest dostępne w normalnym takim przebiegu kinowym, tylko żeby pokazywać te rzeczy, które w innym wypadku by, by na nasz festiwal, czy na jakikolwiek festiwal, czy do Polski po prostu nie trafiły. Więc najczęściej to są rozmowy z agentami sprzedaży, którzy opiekują się danymi tytułami, ewentualnie czasami z producentami. To może, aby skorzystać z tego, że, że tak mówisz, właśnie że bardzo szeroko tutaj poszukujesz mhm. tych filmów, to byśmy się dzisiaj podpytali, bo, bo my z Pawłem w tym roku w sumie nic ani z Quizą, ani z tygodnia krytyki. Z tygodnia krytyki, no to tylko Szymona z gór. Mhm. Yy, widziałem i widziałem to też jest za duże słowo, bo trochę, trochę przespałem tego filmu. Ale my się właśnie raczej tutaj, gdzieś tam, fokusujemy na konkursie, na, na Onsertę, na tych pokazach specjalnych czy Midnightach. Coś polecisz z, z tygodnia krytyki albo Kuzą? Yy, wiecie co? Jest taki film, który, yy, z tego co wiem, yy, konkurencyjny festiwal, czyli Nowe Horyzonty, już, yy, już wziął do swojej selekcji, czyli film Jonasa Trueby. Yy, nie, nie pamiętam, jak, jak on został przetłumaczony na polski to się nazywało Another. Yy, Another round. Uh, co, co, coś w tym stylu. Mm -hmm. Another round to, to someone. Was tak, a tak. Cool tak. To Generalnie tak, film, o, film o związku, o, mm -hmm. o parze, która, e, która postanawia się rozstać i tak naprawdę e, jest taka tradycja w tej rodzinie, że celebrują nie momenty, kiedy są razem, tylko urządzają taką imprezę na rozstanie. Mm -hmm. Bardzo przewrotny film, e, i zabawny, i wzruszający, i mądry. I to była taka rzecz, którą miałem okazję zobaczyć jeszcze przed festiwalem, bo też, też udało mi się parę linków pozyskać przed, przed festiwalem. Bardzo mi się spodobał, natomiast, natomiast z tego co wiem, już został ogłoszony jako jeden z filmów, który będzie pokazywany na Nowych Horyzontach, co nam troszkę utrudnia życie. Ale też mam wrażenie, że Kenze, też nie oglądałem wszystkich filmów z Kenze, ale że jednak było trochę słabsze niż, niż w latach poprzednich. To była zawsze taka sekcja, gdzie było dużo eksperymentów, takiego dość odważnego kina. W tym roku to chyba trochę to słabiej wypadło. No chyba to jest też powód, dla którego my praktycznie olaliśmy tą selekcję w tym roku, bo taką mieliśmy dyskusję przed festiwalem jeszcze, że no, Quizon powstało po to, żeby skupiać się na kinie autorskim, na wyrazistych e, powiedzmy głosach reżyserskich, bez, bez względu na to, czy to jest powiedzmy ktoś znany, czy mniej znany, a tutaj te wszystkie rzeczy wyglądały na debiuty, na, na rzeczy które można by równie dobrze wepchnąć do każdej innej sekcji mm. a, i nikt by tego bardzo nie kwestionował. więc chyba... no Oczywiście, wiesz, po opisie, no bo nie widzieliśmy filmu, więc, więc też... Natomiast też tak z opisu to we... o wiele mniej charakternie niż zeszły. Ale wiecie, to też różnie bywa, bo ja pamiętam, rozmawiałem z, z, z moją koleżanką dziennikarką, która też tutaj jest na festiwalu w Cannes i rozmawialiśmy o takim filmie Misericordia Alana mm -hmm. Do, który jest w, w oficjalnej selekcji i właśnie ta koleżanka mówiła, nie, nie idź na to, beznadziejny trailer, beznadziejny <laughs> opis. Ja poszedłem na ten film, bo jakoś lubię tego reżysera i bardzo to była, bardzo to była udana projekcja. Znaczy tak, jeżeli tu, to też chyba na studiu nie mówiliśmy, ale z Misericordią wszyscy mamy chyba takie podejście, że jeżeli się lubi, jeżeli się lubi tak. poczcie humoru, tak. ten sposób wywrotowości i przetwarzania gatunków, to jest super, tak. jeżeli nie, to nudy Tak, straszne. no ja, ja, ja chyba jestem jedną z tych osób, które lubi yy, i ja się dobrze na tym bawiłem, ale mam też przykład z drugiej strony. Wczoraj byłem na sekcji, wczoraj byłem na filmie, który zamykał sekcję Kenzeo. Film francuski, komedia, to się chyba po polsku można by to przetłumaczyć jako plastikowy pistolet i też kompletnie tego nie mogłem zrozumieć, cała sala ryczała ze śmiechu, a ja po prostu miałem taką minę totalnie zażenowanego człowieka i no, był to zdecydowanie najgorszy film, jaki zobaczyłem podczas tego festiwalu, a umówmy się, miał też konkurencję. Tak, ale wiesz, Francuzi też w ogóle mają bardzo specyficzne podejście do, do poczucia humoru. Tak. I bardzo rozstrzelone, no Misericordia? No ja, ja, ja doświadczyłem dokładnie tego, co opisałeś na Misericordii. Cała, cała sala po prostu płacze ze śmiechu, a ja, a ja siedzę i, i nie rozumiem, co w tym mm -hmm. jest zabawnego. Tak, ja siedzę koło ciebie i tak się na, na siebie patrzymy co okay. jakiś czas. Tak. I... No, ale to z drugiej strony też jest piękne, no bo tak naprawdę idziemy do kina i niby oglądamy ten sam film, a mamy kompletnie inne, Takie, tak, inne no, odczucia to, to, i to jest fajne. Po to jeździmy na te festiwale, bo szukasz tego. To chyba, zdecydowanie piękno, piękno kina, nie? To zanim przejdziemy do filmów, które chcieliśmy konkretnie omówić, Mówić, to skoro już mówimy o różnych sekcjach, jak zapatrujesz się na selekcję u Certain Regard? Wiesz co? Przyznam, że nie oglądałem w tym roku też aż tak dużo jak zazwyczaj, bo zazwyczaj to była taka sekcja, którą bardzo bacznie śledziłem. No, no te rzeczy, które widziałem, mam bardzo mieszane uczucia. To znaczy, z jednej strony film, który, który naprawdę mi się podobał, czyli film Armand. Który na szczęście trafi do polskiej dystrybucji, bo, bo, bo z tego co wiem, już przed festiwalem miał, miał dystrybutora, także pewnie na przestrzeni kilku miesięcy trafi do, do polskich kin, no ale z drugiej było też kilka pomyłek. To jest taka sekcja, z której twórcy trochę sobie żartują, że jest to sekcja odrzuconych, Nie wszyscy tam, nie, nie każdy tam chce być. Ehm, także no, dość ambiwalentny w tym roku. Dość ambiwalentny. Tak. Ja też tylko kilka filmów obejrzałem, natomiast jak tak się wymieniamy szybkimi polecajkami, to wczoraj absolutnie zachwycił Flow. Okay. Mam nadzieję, że ten film gdzieś w Polsce będzie do zobaczenia, bo to jest. Nie my film o zwierzątkach, które. Estoński, tak? E, chyba nie? łotewski. O, łotewski, okej. Okay. Słyszałem łotewski. o tym, tak. Słyszałem o tym kilka, kilka dobrych głosów. Bardzo, bardzo ciekawa produkcja, bo ona jest taka odstresowująca, Tam nie ma żadnej jakiejś wielkiej fabuły narracji złożonej. Po prostu y, świat tonie, zwierzątka znajdują łódkę. Nie zachowują się jak zwierzątka disneyowskie, tylko są takie mhm. raczej realistyczne. No i sobie tam płyną, jakoś próbują przeżyć po prostu w tym świecie. No, fenomenalne kino. Ja się tak na nim odstresowałem, mogłem je po wchłaniać wszystkimi zmysłami, bo i wizualnie, i dźwiękowo to jest yy, po prostu majstersztyk. Mam nadzieję, że gdzieś się to znajdzie. A to też jest ważne, żeby, żeby znaleźć takie filmy w trakcie festiwalu, no bo umówmy się, że większość projekcji, które oglądamy, e, raczej są e, negatywne, jeżeli chodzi o ton opowieści, mm. raczej są trudne, ciężkie, My zresztą taki mamy problem często przy okazji naszego festiwalu, że chcemy trochę to zrównoważyć i też znaleźć jakieś bardziej optymistyczne fabuły. Czy takie pozytywne filmy, po których ludzie wyjdą z kina w dobrym humorze, no bo wiadomo jaka, jaka teraz jest rzeczywistość i wcale to nie jest prosta sprawa, to znaczy jest zdecydowanie więcej takich rzeczy e, e, mówiących o tym świecie w sposób negatywny niż, niż optymistycznie. Mm. Więc fajnie, fajnie takie filmy znaleźć, no dla mnie takim filmem, y, też o tym pewnie zaraz porozmawiamy, był, był The Surfer Lorcana Finegana z Nicolasem Cage'em, także też się kapitalnie bawiłem i bardzo, bardzo mi była taka projekcja potrzebna. A ty Paweł, coś co? jak do polecenia? As, jak to e, dla mnie najciekawsze było September Ses. To film żony e, Lantimosa, e, jej debiut pełnometrażowy. Film ultra ciekawy, biorący w sumie. E, Znane pomysły, które gdzieś tam były już wielokrotnie przetworzone w kinematografii, ale ogrywające je w ultra ciekawy sposób. Jakbym miał powiedzieć, czym jest ten film mniej więcej, to powiedziałbym, że to jest taki mariaż e, Silent Twins e, smoczyńskiej z Quemlanda, mhm. e, tak stylistycznie i, i formalnie. E, z Twistem jak Ushia Malana. Ze <laughs> z film o dwóch, o dwóch dziewczynkach problematycznych. Film o dojrzewaniu, ale też o stracie, łapie się zresztą wielu tak, naprawdę, wielu tak naprawdę tematów gdzieś tam związanych i orbitujących wokół, wokół kina coming of age ultra ciekawy sens bardzo angażujący i mimo, że ten twist jest taki szjamalanowy w sposób bardzo bezpośredni i łatwo go przewidzieć to nawet jak go przewidzisz to ten film daje mnóstwo takiej radochy i on nie jest może za bardzo pozytywny ale jest takim fajnym zejściem Stonu takiego ultra art kina, które, które też tutaj często, często oglądamy. I dla mnie był taką odskocznią lekką. No tak, no i już wspomniałeś właściwie o swojej odskoczni. Tą odskocznią tak. na festiwalu ogólnie zawsze jest ta sekcja Midnight Movies, w której w tym roku mieliśmy balkonetki, mieliśmy Twilight of the Warriors World In, więc hongkońskie kino akcji, mieliśmy koreańskie kino akcji w formie I. The Executioner, no i australijskie kino. Może nie akcji, a takie horrorowe nie, no akcji, troszkę? Akcji. Myślę, że, że, że jednak także akcji. No ja, ja, ja bardzo lubię tę sekcję, natomiast, jak sama nazwa wskazuje, często przeleżają mnie godziny. No bo te pierwsze pokazy, przynajmniej są rzeczywiście o północy, to jest dla mnie zdecydowanie za późno, więc oglądam je zazwyczaj kolejnego dnia. I właśnie tak rozpocząłem jeden dzień od projekcji filmu The Surfer. Lorkana Finnegana, irlandzkiego reżysera, który zrobił, zrobił film, tak jak wspomniałeś, w Australii, z Nicolasem Cagem w roli głównej, także to już myślę, że dużo mówię o tym filmie. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię tego aktora i to w zasadzie w każdym jego obliczu, bo, bo i w tym obliczu dramatycznym z takiego filmów wczesnych typu Zostawić Las Vegas czy Dzikość serca i z tego oblicza akcyjniaków typu Oczy węża, to też pamiętam, że bardzo, bardzo zawsze lubiłem, no i, i, i z tego prześmiewczego wizerunku. Nicolas Cage mam wrażenie, że jest aktorem, który ma duży dystans do siebie. Wbrew temu, co, co, co wielu pewnie się wydaje, jest to człowiek, który potrafi z siebie żartować. Niejednokrotnie to udowodnił. Ten film poniekąd też jest trochę takim żartem. Znaczy, on robi mnóstwo tych swoich klasycznych, znanych min, przy których ciężko zachować powagę. No, a film jest, film jest świetną zabawą. Jest taką opowieścią o, o maczyzmie, o męskości toksycznej, opowieścią o tym, jak Nicolas Cage. Przybywa ze swoim synem na pewną australijską plażę, gdzie w okolicy chce kupić dom i po prostu chce poserfować, i lokalsi mu na to nie pozwalają. No i generalnie to jest cała fabuła. Jak widać, można ją streścić w dwóch czy trzech zdaniach. Może ona nie jest zbyt skomplikowana, ale to niczemu nie przeszkadza. Świetna zabawa. Trzyma film w napięciu, bo, bo, bo to jednak jest wyrzucone w formułę takiego thrillera. No, i, i, i naprawdę można się, można, się, może, może, można przy tym filmie sobie się trochę odprężyć. Też warto wspomnieć o tym, że to jest, mimo tego, że produkcja dość egzotyczna, to, to, to tam jest dość mocny polski akcent, czyli zdjęcia Radosłowo, odczuka, świetnego polskiego operatora w takiej bardzo ciekawej konwencji. Ja troszeczkę nie rozumiem tego, jak ten film cię odstresował, bo dla mnie przynajmniej pierwsza godzina to było ekstremalnie stresujące przeżycie. To, w jaki ten film. To w jaki sposób ten film buduje napięcie i, i takie poczucie właśnie, że ta eskalacja chyba nie ma granicy górnej, bo po prostu z każdą minutą, kiedy myślimy, że okej, okay, on już się wycierpiał, to już jest granica, to coś kolejnego wchodzi, kolejna, kolejna dziwna rzecz się dzieje, coraz gorszej sytuacji znajduje się bohater Nicolasa Cage'a i dla mnie ta pierwsza godzina to jest majsterczny, po prostu to jak tam wchodzimy w taki trans razem z nim i zaczynamy kwestionować wszystko na co patrzymy, że czy, czy w sumie to co na początku nam było powiedziane było prawdą czy może to wszystko od początku jest majak czyjś czy to jest w ogóle jego majak, czy to jest kogoś innego to tak fajnie mm, fajnie wtyka ten kij w mrowisko i, i, i trzyma w tej niepewności, natomiast dla mnie troszeczkę to całe doświadczenie umniejsza zakończenie. Te, te ostatnie 20-30 minut mm, trochę za bardzo tłumaczą, co definitywnie się wydarzyło, dają taką czytelną linię e, fabularną temu z powrotem, kiedy wcześniej mieliśmy taki schizoidalny epizod bardziej. E, ale też, też się zgodzę, że jest to na pewno ciekawa produkcja sonaristyczna. wiesz co, odstresowało mnie o tyle, że y, właśnie myślę, że przez osobę Nicolasa Cage'a, gdyby to był każdy inny aktor, to pewnie bym ten film potraktował bardziej na serio. Natomiast ja naprawdę no, nie potrafię powstrzymać się od uśmiechu, kiedy, kiedy widzę tę twarz e, robiącą, no, nie wiem, no, jest tam taka sekwencja chyba e, często przywoływana, kiedy, kiedy dochodzi do tej pierwszej konfrontacji i, i, i ten przedstawiciel lokalnej społeczności mówi: Nie mieszkasz tutaj, to tutaj nie surfujesz. I po prostu wtedy Nicolas Cage, mhm. który wyraża tam swoje niezrozumienie, no to, 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 to u mnie to był wybuch śmiechu. Zresztą tak też reagowała publiczność na, na seansie, na którym byłem, także... Tak, tak, ten film ma dużo elementów komediowych, tylko no, ja z nim tak. nie pamiętam ten, ten środkowy jakby segment, kiedy naprawdę ta eskalacja była bardzo stresogenna. Nie wiem, jak ty, to. Tak, no bo on jest, on jest taki trzymający za gardło i taki niepokojący bardzo i patrzysz na tego biednego Nicolasa Cage'a, który został przeciorany absolutnie na wszystkie no. możliwe sposoby. Ale przy tym wszystkim to jest tak błyskotliwie napisane, że ten humor bardzo trafia. I ja byłem akurat właśnie na tym nocnym pokazie na premierze i byłem ultra zmęczony. A mimo wszystko ten film mnie bardzo mocno trzymał, ale też przez swoją estetykę mm. przez to, jak on jest świetnie stylizowany pod kątem formalnym czy montażu, czy, czy zdjęć, czy takich zabaw, zabaw z widzem wizualnych. Jest to rzecz, która, która zdecydowanie jest warta zobaczenia, jest bardzo ciekawa, miejscami bardzo przewrotna i ja też nie mam problemu z tym zakończeniem, o którym powiedziałeś. No bo, z jednej strony tak, wyłożyli kartę na stół przy końcówce, ale z drugiej strony jakoś musieli ten film zamknąć. Ja widzę jedną w sumie inną możliwość zamknięcia, czyli. zamknąć go 20 minut wcześniej. Tak, ale to by. Nie wiem, czy ten film by tak wybrzmiał fajnie. Jak wybrzmiał, bo koniec końców Nicolas Cage yy, ma tam takie katarzis, nie? Ma, ma. Tylko właśnie mi chodzi o to, że gdyby odmówić tego katarzis, gdyby odmówić tego ładnego zawiązania wszystkiego w jedną całość, to mam wrażenie, że mielibyśmy tutaj do czynienia naprawdę z takim kultowym klasykiem, że ludzie by za parę lat tego filmu wracali, by się kłócili o interpretację, że nie, nie, nie tak naprawdę ale to, to no, byłby to inny chodzi. film, nie? Byłby inny film, ale moim zdaniem był, bo, bo ja temu filmowi dałem 7, moim zdaniem to jest dobry film, fajna zabawa, e, jest jakby kiedy ma być ekscytujący, śmieszny, kiedy ma być śmieszny mm, i tam jest satysfakcjonujący na końcu, no ale to jest właśnie tyle. Dla Dream to jest dobra zabawa, to jest takie 7 na 10, a gdyby go uciąć te 15 minut, 20 minut wcześniej, nie wiem ile dokładnie, bo byłam w głowie konkretną scenę, ale nie chcę o niej mówić, żeby jest nie spoilerować, gdyby tam uciąć. I ewentualnie jakąś scenkę inną dograć, y, jako taką, powiedzmy, y, oficjalne zamknięcie, to mam wrażenie, że, że naprawdę to byłoby coś, co zostaje podskórnie w głowie i y, 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 y byłoby z nami przez długi, długi czas. Ale też ma, myślę, że mamy dobrą wiadomość. To znaczy to, że ten film również ma polskiego dystrybutora. Oh. Y, tak, y, firmy Monolith. I, Kurde, Monolith to się obłowił w tak, tym roku, nie? I, i słuchajcie, i, 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 i Surfer'a. I w tym momencie po prostu no, każdy będzie mógł się przekonać o tym, o czym rozmawiamy i myślę, że ten film może zrobić sporą, sporo szumu. W Oj, scenarii. tak, tak. Weźmy na przykład Dream Scenario jako, jako przykład właśnie. tak? Nawet bardziej jako przykład, moim zdaniem, moglibyśmy wziąć Mandy. Kosmatosa, bo to jest trochę stylistycznie podobne. Tak, tylko Mendy, jeżeli chodzi o powiedzmy, to, ile zrobi hałasu w kinach, Mendy miał bardzo ograniczoną dystrybucję. Jeżeli Monolith bierze film, będzie to jednak większe. A ja, że to Dream scenario się super sprzedało. I wcześniej tak samo świetnie się sprzedał nieznośny ciężar wielkiego światło ten gdzie też był właśnie taki. Nicolas Cage samuświadomy, Nicolas tak. Cage obsadzony dlatego, że właśnie ma tą pozycję z jednej strony świetnego aktora, z drugiej żywe, żywego mema. Mhm. Tak, ale to jest w ogóle piękny człowiek i piękny tak, aktor, tak. ja go uwielbiam. Jak e, wszedł na salę właśnie na tą, e, na tą wieczorną, wieczorną premierę Surfera, to literalnie kręcił się dookoła własnej osi przez jakieś trzy minuty i machał po prostu absolutnie każdemu człowiekowi na tej sali. I tak siedzisz i wiesz, że zaraz obejrzysz piękny film, tak. a przed tobą stoi Nicolas Cage i ci macha. I było takie wiesz, takie bardzo Ciepło ciepłe, odstępne. bardzo, bardzo takie wholesome'owe. Ja też absolutnie kocham, tym bardziej, że on z tego e, epizodu, gdzie został takim faktycznym memem po Wikilmenie na przykład... E, bardzo świadomie wyrobił sobie, wyrobił sobie markę i przekuł to w ogóle na swoją korzyść, nie? Tak. Zaczynając tak, tak. gdzieś tam brać te role, które są trochę memowe, z których mm -hmm. będzie można się trochę pośmiać, przy których on sam się, mam wrażenie, świetnie bawi, bo jak patrzysz na surfera, to widzisz, że Nick Cage w tym filmie miał po prostu mnóstwo fanów, mimo że był, wiesz, prze przecierany w tej nazad, mm -hmm. e, spadły na niego wszystkie e, klątwy egipskie, jakie mogły, <śmiech> Australijsk. <śmiech> australijskie w tym wypadku. To on ciągle się tam świetnie bawił na tym planie. Tak, ja mam wrażenie, to, 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 o czym powiedziałem wcześniej, że to jest taki aktor, który ma dużo dystansu, który potrafi z siebie żartować, a umówmy się, że, że świat aktorski jest światem jednak dużego ego i to wcale nie jest oczywiste i do tego też trzeba. Nie wiem, może trzeba dojrzeć po prostu, no myślę, że w jego przypadku to się stało. Ja rozmawiałem z moim kolegą, dziennikarzem ze Słowenii, który miał okazję go tutaj spotkać w, w pałacu festiwalowym i też mówi, że super gość, mieli okazję zamienić kilka słów, zrobić sobie zdjęcie i, a to wcale też nie jest reguła, natomiast Nicolas Cage rzeczywiście jest chyba takim po prostu fajnym gościem, z którym by się chciało, nie wiem, wypić kawę czy, czy pogadać chwilę, takie sprawia wrażenie. No, też tak, też tak e, czuję. No, Nicolasa Cage'a musimy się spieszyć, kochać. Tak, zdecydowanie. E, po prostu to jest wspaniały aktor i e, ja tutaj w, w, ze swojej strony chciałbym polecić, jeżeli ktoś nie oglądał, e, odcinek Community, który jest właśnie o Nicolasie Cage'u, gdzie jedna z postaci próbuje dojść naukowo do tego, czy Nicolas Cage jest dobrym aktorem, czy złym aktorem e, i cały odcinek się na tym opiera, że, że on wpada w obłęd, dlatego że nie jest w stanie określić, czy to jest po prostu aktor, czy to jest świetny aktor, który czasami źle dobiera filmy, tak. czy, czy to jest zły aktor, który miał kilka razy farta i jest takim, jest taka piękna laurka dla Nicolasa Cage'a, która się kończyła właśnie taką myślą, że Nicolas Cage jest wieczny, Nicolas Cage w naszych sercach. Ja wam mogę tylko jeszcze powiedzieć, że, że już wiele lat temu na, na festiwalu Camery Mitch w Wtedy jeszcze chyba w Bydgoszczy miałem okazję robić wywiad z, z nieżyjącym już Joelem Schumacherem, u którego Nicolas Kajcz grywał, grywał bardzo często. W, I właśnie Schumacher podkreślał, że to jest jego zdaniem to jest po prostu najlepszy amerykański aktor. I mówił to bardzo na serio. No, nie dziwię się. Ja, ja to też popieram taki wniosek, bo, bo takiego ręczu to chyba nikt aktualnie żyjący nie ma, po prostu, żeby on się znalazł w tylu gatunkach, tonach, stelach. Ja bym bardzo chciał obejrzeć jakąś biografię, ale taką zrobioną z serduchem, taką właśnie memową. No, właśnie tym mogła, mogło być. Yy... Mógł być Ciężar Talentu, niestety nie był, poszedł w inną stronę. Ale też był super. Ale my tutaj naprawdę jakby cały, cały ten, cały ten studio zaczyna stronę tak. kochania Nikolasa Cage'a. I bardzo dobrze, jakby wat nie wyglądał. Należy, należy, kochać, należy kochać Nikolasa Cage'a, ale należy też mówić o innych filmach, które mamy tutaj na festiwalu. I troszeczkę wracamy w czasie, dlatego że mówimy o pierwszym w filmie z konkursu głównego, który był prezentowany. My go jakoś tak pominęliśmy w, we wcześniejszych omówieniach. No ale ty wspominałeś, że lubisz to kino polskie, specjalizujesz się troszeczkę w tym, w tym zaułku, powiedzmy, kinematografii. A więc Dziewczyna z igłą, nowy projekt Magnusa von Horna, duńska produkcja, koprodukcja. Duńsko-szwedzko-polska. Tak. Jak wrażenia? Jak, co ty o tym filmie uważasz? No tak jak powiedziałem, że film z Nicolasem Cage'em mnie odstresował, to ten film mnie bardzo zestresował. I pamiętam, że jak z niego wyszedłem, to, to jakoś tak wręcz, może drżałem, to jest za duże słowo, ale rzeczywiście on mnie bardzo poruszył, mimo tego, że jestem mężczyzną, a to jest, myślę, że on jednak dużo bardziej też uderza w kobiecą wrażliwość, mhm. przez, 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 przez sam temat, który podejmuje. I prawdę mówiąc, mimo tego, że rozmawiamy już pod koniec festiwalu, gdzie ten cały konkurs jest praktycznie za nami, to, to ten film gdzieś tam dalej we mnie siedzi. Ja w ogóle lubię bardzo kino Magnusa von Horna i je śledzę jeszcze od czasów krótkich metraży. Mam wrażenie, że Magnus. Jest bardzo konsekwentnym twórcą, to znaczy on świetnie porusza się w takiej mrocznej estetyce, tak było właśnie i w krótkich metrażach, i w i Intruzie, czyli pierwszym filmie, który był pokazywany w Cannes. Bo też warto podkreślić, że Magnus jest takim reżyserem, który ma piękną relację z Cannes. Tutaj był pokazywany Intruz, tutaj miał być pokazywany Sweat, ale to była ta edycja pandemiczna, która się nie odbyła, więc miał ten taki Cannes label, tą taką na, na, naklejkę, którą, którą wtedy jakby w ten sposób ogłoszono selekcję. No i teraz film w konkursie głównym, czyli no, awans do, do najwyższej ligi. Duże wrażenie na mnie zrobił ten film i od strony tematycznej, i od strony realizacyjnej. Warto też podkreślić, że duża polska część ekipy za to odpowiadała na czele z, z Michałem Dymkiem, czyli z operatorem. Moim zdaniem świetne są zdjęcia w tym filmie. I gdybym miał obstawiać. Czy ten film ma jakiekolwiek szanse na nagrody? Bo myślę, że, że to będzie jednak trudna sprawa. Biorąc pod uwagę konkurencję, to bym pewnie postawił właśnie, że jeżeli już to, na, to, to w kategorii za najlepsze zdjęcia no i co I, 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 i czekam aż ten film zobaczy szersza publiczność, bo myślę, że to, że to też jest taki film, który gdzieś tam się mocniej odbije echem w, w Polsce chociażby przez, przez pryzmat tego, że on też dość mocno koresponduje z, z współczesnością, mimo tego, że akcja rozgrywa się w 1919 roku tak, dlatego, że tutaj od pierwszego pokazu widzimy, że krytyka kaneńska została podzielona o tym filmie, bo, bo są osoby, które ten film ubóstwiają Widziałem, słyszałem takie opinie gdzie, gdzie, gdzie ludziom wszystko, całość tego filmu po prostu bardzo odpowiada. Ja jestem w tym drugim obozie, e, dlatego że moim zdaniem to jest taki y, częsty w kan, y, powiedzmy, przypadek. E, określenia, które my, my użyliśmy, to jest e, Misery Porn, czyli po prostu film, który bardzo się pławi tym, że może pokazać tyle bólu, smutku, rozpaczy na ekranie, ile tylko się da e, i zostawić widza z takim właśnie. Dużym dyskomfortem, że opatrzcie, jak jest źle, pomyślcie o tym, poczujcie to. I dla mnie to po prostu już przeszło tą granicę. Nie, nie wiem, czy można nazwać to dobrego smaku, tylko tego, że to było coś. Moim zdaniem, w którymś momencie ten film za bardzo poszedł w te rejony, zapominając, że musi troszkę uzasadnić, po co pokazuje tak dużo tego bólu, cierpienia i, i, i rozpaczy. Natomiast pod względem technicznym. Absolutna perełka. Ten film, szczególnie na początku, wygląda jak jakaś adaptacja Silent Hill. Właściwie te, te zdjęcia są tak atmosferyczne, przyciągnięte tym mrokiem. To świetnie buduje to narrację. trochę z Lighthouse, nie? Trochę tak. Egersa. I dla mnie, dla mnie Dziewczyna z igłą jest taką piękną pustką. Bo technicznie ten film jest naprawdę bardzo dobry i te zdjęcia są klimatyczne i uderzają. I miejscami jest bardzo, bardzo mocno, tak intensywnie. Ale koniec końców temat tego filmu w ogóle pojawia się gdzieś w połowie, de facto. Ten taki główny prowadzący. Tempo było dla mnie absolutnie nieznośne. Ja sprawdzałem godzinę, myślałem, że już minęło 20 minut. Patrzę, minął dwie, i jest jeszcze 25 do końca. I miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy, 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 czy w ogóle nie wyjść z sali, bo po prostu to była dla mnie męczarnia. A koniec końców w filmie zostawił z, z takim. Brakiem błędy jakiejkolwiek, brakiem podsumowania, i, i był strasznie chaotyczny jakby w tym, co, w tym, co chciał powiedzieć, jak chciał powiedzieć, ja, ja tego nie kupiłem absolutnie. Mimo, że te, te, te kwestie formalne bardzo do mnie trafiły, i to jest mój styl kina jakby audiowizualnie, to tematycznie, narracyjnie moim zdaniem, ten film jest położony, ale ja też mam. W ogóle z Hortem bardzo dziwną relację. Widziałem Sweat, który uważam za absolutnie koszmarny film. Mm. Dziewczyna z igłą była trochę lepsza, ale to dalej, nie jest, to dalej nie jest moje kino. To jest kino przyciągnięte, takie przegadane, niepotrzebnie. Yy, I to jest też film, o którym ja w gruncie rzeczy, nie licząc pojedynczych, pojedynczych scen, pamiętam, to jest film, który obejrzałem. Powiedziałem, okej, okay, nie dla mnie i, i, i gdzieś wyparłem w ogóle, w ogóle z głowy, nie bardzo szybko. Mm -hmm. No to właśnie, no to, to jest ciekawe, bo ja mam jakby zupełnie odwrotnie, że on po prostu ze mną. E, właśnie treściowo został. E, oczywiście ta, ta strona formalna. E, to też warto podkreślić, że to jest film, który był, który, którego akcja rozgrywa się w Kopenhadze. A on niemal w całości był kręcony w Polsce. E, w Łodzi i na Dolnym Śląsku. Zaledwie trzy dni zdjęciowe były w Szwecji, więc tak naprawdę. No, ta Kopenhaga, którą widzimy, ta robotnicza Kopenhaga w 1919 roku została wykreowana w, przede wszystkim w Polsce, ale te, te tematycznie ja jakoś z nim zarezonowałem i gdzieś tam to mnie wszystko, to mnie wszystko jakby wzięło i, 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 i trzymało długo. No ale po raz kolejny to, 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 to o czym rozmawialiśmy, że, że, że ciekawe jest to, jak, jak różnie można spojrzeć na, na jeden film I, i rzeczywiście jest prawdą to, co mówi, że ten film dość mocno podzielił krytykę. Ja przyglądałem jakieś pierwsze recenzje z tych takich najbardziej prominentnych tytułów i one były pozytywne. Natomiast też miałem okazję rozmawiać z, z, ze swoimi znajomymi z różnych krajów i też takie głosy były, były bardzo różne. Tak, ale bardzo ciekawy aspekt tego poruszyłeś, czyli że, Dyskusja w Polsce wokół tego filmu będzie tak naprawdę wokół czegoś zupełnie innego niż mamy ją teraz, prawda? Bo aktualnie w Cannes no to to jest bardziej dyskusja wokół, jak on się ma względem reszty stawki, jak on się ma, powiedzmy, e, scenariuszowo, technicznie, tak jak teraz taką rozmowę odbyliśmy, e, to to jest, po prostu wzorowanie tego, jak tutaj w Cannes, w Cannes ten cały dyskurs wygląda, mam wrażenie, a w Polsce masz rację, że to będzie raczej dyskurs wokół piekła kobiet, wokół tak. tego, czy czy naprawdę to, co widzimy w tym filmie, pozycję kobiet w społeczeństwie, czy, coś, czy, czy dużo się zmieniło od tego czasu e, i czy, czy ten komentarz jest jakby też troszeczkę aktualny dla tego, co panie przeżywają w Polsce, a przeżywały przynajmniej do, do niedawna, tak? Mhm. przeżywają moim zdaniem w Polsce, akurat, akurat biorąc pod uwagę e, sytuację kobiet, prawo aborcyjne, to w Polsce ten film będzie miał ogromny impakt, i, i mimo że ja go nie lubię, to ja uważam, że dobrze, że on powstał. nie? To jest naprawdę na ważny film, i nie mogę się doczekać głosów i, i, i jakichś takich dyskusji przy, przy okazji jego premiery w Polsce. No, ma już dystrybutora, więc, więc na pewno się gdzieś tam pojawi. I nawet. Pewnie chętnie, albo niechętnie, zobaczymy. Jak? jak ale nawet na pewno będę chciał iść go sobie zryłoczyć, żeby też e, jasne kan kan kan, ale e, żeby wejść też w miarę na świeżo jeszcze w ten dyskurs i też podyskutować, poprzerzucać się argumentami wtedy, wtedy już na świeżo przy premierze mhm. i nie mogę się doczekać, tak szczerze mówiąc, mimo, że nie lubię tego filmu, uważam, że z konkursu to jest jedna z najgorszych rzeczy. Tak, mhm. bo Magnus ewidentnie tutaj w, w bijaki i w Norwisko wied, wiedział dokładnie, co robi, e, biorąc taką tematykę e, z, i i jakby ekranizując Polskie Pieniądze, tak, to jest, to jest ewidentnie. Czy po części Polskie Pieniądze, wiadomo. To jest to jest ewidentnie taka próba rozpoczęcia e, dyskusji, i myślę, że ona będzie godna uwagi. Przynajmniej, przy, jeżeli chyba bardziej e, czekam na ten dyskurs, niż czekałem w zeszłym roku e, na to, jak zostanie przyjęta strefa interesów Glazera po, po kanańskiej premierze w Polsce. No dobrze, więc my w Polsce lubimy też takie gorące dyskusje. Dobrym tego przykładem może być biała odwaga, film, który nie tak dawno był w, w, w polskich kinach i też te wszystkie perypetie twórców związane z tym, jak on powstawał, z protestami. E, również jakieś e, listy e, niechęci e, związane z tym filmem jeszcze przed premierą. E, pamiętajmy też o tym, że to za każdym razem jest świetna reklama dla filmu. Że, że to tylko podbija zainteresowanie. Być może tak będzie też, też w tym przypadku. Tak, no a szczególnie Biała Odwaga jest świetnym przykładem tego, jak bardzo to lubimy, jak, jak bardzo chcemy zrobić sobie z tego taki sport narodowy wręcz. Dlatego, że przy Białej Odwadze mam wrażenie, że bardzo świadomie podejmowano kroki, żeby ten film jeszcze bardziej rozbudzał tę dyskusję. Bo, na przykład, ten pierwszy plakat, który mieliśmy w filmu z Mundurem gdzie od razu oczywiście były zarzuty, że to jest niezgodne z, z prawdą historyczną, taki mundur nigdy nie istniał i potem się okazuje, że w filmie ten mundur nie istnieje. On jest tylko i wyłącznie potrzeby plakatu, jak gdyby dystrybutor, czy, czy ktokolwiek był odpowiedzialny za tą decyzję, chciał po prostu, zobaczył, że już jest i tak kontrowersyjnie, podkręćmy to jeszcze, żeby, żeby ludzie o tym rozmawiali. Tak, no często jest tak, że wiesz, że twórcy filmowi, czy nawet dystrybutorzy bardziej, podchodzą e, z założenia, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, chociaż akurat w przypadku Białej Odwagi to miało jakieś takie e, dosyć negatywne konsekwencje. Finansowe, ale pewnie nie jakieś znowu duże, no bo film był bojkotowany na, na Podhalówki, na go nie, nie, nie puszczały. Nie? Tak, z tego, że to jest świetny film. Że to jest naprawdę Ta. jeden z ciekawszych filmów wojennych, które mieliśmy zrealizowane w tym stuleciu w Polsce. Ale ja też Wam mogę też na zasadzie ciekawostki powiedzieć, że robię jeszcze taki drugi festiwal, Ternowską Nagrodę Filmową, który startuje w przyszły piątek, o. czyli w zasadzie tuż po Cannes. I tam mamy w konkursie Białą Odwagę. I tak naprawdę z 12 propozycji konkursowych to jest film, na który bilety sprzedają się zdecydowanie najlepiej. Hmm. Mimo tego, że, że był już w kinach, mimo tego, że jak, jak rozmawialiśmy przed chwilą, trafił już do, do, do której, na którąś z platform streamingowych, to jednak fakt, że mamy po nim spotkanie z, z twórcami, a to też jest zawsze coś, co, co ludzi przyciąga. Niemniej w zasadzie bilety praktycznie już się sprzedały. No Tak. To, czyli, czyli to. Po prostu się sprzedaje, tak Działa. jakby ta ko ko ale ogóle... kontrowersja u nas dalej sprzedaje bilety. Ale kontrowersja zawsze działała i, i, i myślę, że to się raczej, raczej nie zmieni, jeżeli temat jest nośny, to siłą rzeczy będzie się, będzie się o nim mówiło dobrze lub źle, ale się będzie mówiło. Patryk, Patryk Wega to udowadnia od tak lat. Tak, 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 zdecydowanie, ale w ogóle bardzo fajny, bardzo fajny wybór, żeby białą odwagę wrzucić, wrzucić w z festiwalu fantastyczny, fantastyczny film e, i rozmowa z twórcami też pewnie będzie super, bo Marcin Koszołka jest super rozmówcą, takim bardzo, e, bardzo otwartym e, A z drugiej nie, nie hamującym tak, się, nie? Tak, tak, tak. tak, no z nim to jest prawdziwa rozmowa. On tak. jakby jest bezkompromisowym i, 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 i artystą, i człowiekiem, także, także myślę, że może być ciekawie na pewno. Miejmy tak. tak nadzieję. No i ciekawie było też na festiwalu, myślę, że się zgodzisz, że ta edycja była Ciężko, ciężko mówić rzeczywiście, czy ona była dobra, czy zła, bo każdy ma subiektywny e, gust, ale była na pewno ciekawa. Tak, tak, to prawda. Ja y, paradoksalnie y, chyba, ja mam, jeżeli chodzi o poziom konkursu głównego, to mam też mieszane dość uczucia. Natomiast ciekawe jest to, że chyba rozczarowania przyszły z tej strony, z których się nie spodziewałem, czyli na przykład film y, Copoli, czy na przykład film Davida Cronenberga. A paradoksalnie, właśnie niespodzianki, czy, 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 czy film, no, o ile Szona Bakera, jakby wiedziałem, że to jest film, który zdobędzie moje serce, bo jest to twórca, którego, którego gdzieś tam uwielbiam, ale, ale też pewnie było kilka takich rzeczy, które, które mnie zaskoczyły, ale to też jest fajne, bo ja tego zawsze szukam na festiwalach i jako dziennikarz, może bardziej nawet jako, jako programer, czyli takich pozytywnych zaskoczeń czegoś, co, co totalnie, czegoś, o czym wcześniej nie słyszałem, a co totalnie mnie porwie. Zresztą my na off kamerze mamy yy, najważniejszą częścią naszego festiwalu jest konkurs, a konkurs, yy, w konkursie mogą brać udziały albo debiuty, albo fil drugie filmy danego twórcy, więc tak naprawdę no to zawsze jest wielką niewiadomą. I co ciekawe, też Wam mogę powiedzieć, że film, y, pierwszy film reżyserki The Substance, czyli Coralie Fargate, był w konkursie na Mastercard of Camera przed o, kilkoma laty, czyli Zemsta. A revenge to był, no. było. A wygrało coś? Nie, nie, nie. A natomiast bardzo się podobał publiczności, bo to też mam wrażenie, że jest taki film, który, który uwielbia publiczność. Jury może niekoniecznie go doceniło, ale... No tutaj historia prawdopodobnie się powtórzy. Y, bo... No, sam jestem ciekawy, sam jestem ciekawy, bo... Nie jest to może mój ulubieniec konkursu, natomiast na pewno film, który moim zdaniem zasługuje na jakąś nagrodę. Nie wiem, jak będzie. Ja bardzo, bardzo bym sobie życzył, żeby Sean Baker w końcu dostał jakąś ważną nagrodę, bo, bo to też jest twórca, który jest uwielbiany, a który często wyjeżdża z, z ważnych imprez, bez znaczących nagród i, i super by było, gdyby Anora. Zagościła w, na w ważnym miejscu w werdykcie. Tak, no my też trzymamy kciuki za Anorę, ale z trochę innych też względów. Za. Oprócz tego, że film jest super i, 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 i moim zdaniem to jest najlepszy film bakera. Ale też mamy inne. Ale to powiedzmy inside, joke'i tak. nasze. Kto oglądał wczoraj, kiedy to leci live, a, to wie o czym mowa. Czy, czy Stanisław zrobi, co miał zrobić, czy nie, to, to Wy już wiecie, my się dowiemy jutro. My na pewno trzymamy też kciuki za Emilię Perez, aby Emilia Perez coś z tego festiwalu wiozła. Ja myślę, że te największe szanse są w kategoriach aktorskich. I też tutaj, kiedy rozmawialiśmy z. Z, z panem Nieźwieckim wczoraj, to była taka refleksja, że stawka aktorek w tym roku jest kosmicznie wysoka. Tak. Bardzo, bardzo równy, świetny poziom. Natomiast ta stawka męska jest troszkę mniej interesująca. Czy ty masz w tej kategorii męskiej roli głównej jakieś obywatele? Nie mam. I, on, I to wynika właśnie z tego, że, że moim zdaniem ona w tym roku jest bardzo przeciętna. Natomiast zgadzam się totalnie z tym, że, że jest co najmniej kilka aktorek, które zasługują na to, żeby je obdarować złotą palmą. Demi Murzo i Saldana. A aktorka z filmu Magnusa von Horna Vic Carmenzone. Myślę, że to będzie chyba najcięższa kategoria do, 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 do tej decyzji ze strony jurorów. Natomiast też zgadzam się z Wami, że, że Emilia Perez to jest film, która, który zasługuje na, na, na ważną nagrodę. Mi bardzo zaimponowało to, że Jagodriard jest takim twórcą, który który jest nieprawdopodobnie wszechstronny. Bo on, I świeży, nie? Tak, i on za co się nie zabierze, czy to jest kino psychologiczne, czy to jest kryminał, czy to jest western, czy to jest teraz musical, to to, to jest po prostu bardzo dobre. To jest tak zaskakujące, że osoba w takim wieku jest w stanie zrobić coś, coś co tak bardzo energią młodzieńczej, te, młodzieńczej zaprobaty, powiedzmy, dlatego dla jak bardzo skostniałe są te e, gatunki. To, to za każdym razem, kiedy on się bierze za jakieś kino gatunkowe, to jest coś, co jest takim, powiewem świeżego powietrza dla całego gatunku. I, I to jest niesamowite. Ja się po Emilii Perez nie spodziewałem, że, że będzie ze mną tak rezonować ten film i że będę o nim myśleć tak długo. Jakby mamy dzień przed roz, rozdaniem nagród. I ciągle Perez, Emilia Perez jest z tyłu. Głowy, tak, nie? a Emilię Perez widzieliśmy, którego drugiego, trzeciego dnia festiwalu? Tak, no ja, ja powiem wam, że ja się wręcz bałem tego filmu, bo, bo ja nie lubię muzykali za bardzo, mm. szczerze mówiąc, jako gatunku. Um, a ja staram się też za bardzo nie czytać przed, przed festiwalem wiele na temat tych filmów, bo właśnie chcę być zaskakiwany. Natomiast gdzieś tam doszła do mnie ta wiadomość, że to jest jednak zrobione w konwencji muzykalowej i w dodatku jest długie, czyli jakby już dwie czerwone lampki. Natomiast oglądało się to kapitalnie. Musisz nadrobić e, Lalusza nowego lamurów, które wczoraj premierowało, bo to też jest bardzo zaskakujące kino i ja też e, przed Stansem. To było w ogóle bardzo enigmatyczne przed Sansem, bo wszyscy mówili, że to jest jakiś jakieś Roman Sidło, Długaśne. Później były właśnie głosy, że gdzieś tam może pojawią się elementy musicalowe. A koniec końców film jest tak pięknym mariażem gatunkowym. Też jest bardzo świeży. Bardzo taki przewrotny, niekonwencjonalny, świetny operatorsko, formalnie. I to jest moje takie drugie największe zaskoczenie po Emilii Perez. I film, który też ze mną myślę, że zostanie na długo, nie? No ja tutaj doceniam aspekty technicznego filmu. Zeon aż tak nie rezonował, ale rozumiem jakby skąd wychodzisz. Jest też na pewno ciekawy. Ogólnie tegoroczny konkurs to jest bardzo ciekawy mariaż różnych dziwnych gatunków, które niekoniecznie powinny ze sobą współgrać. Jest bardzo dziwne, że one stoją obok siebie w ogóle w tej stawce, tak? bo z jednej strony mamy właśnie takie bezkompromisowe filmy w ramach jakiegoś gatunku, z drugiej takie filmy bym powiedział, typowo artystyczne, tak? Grand Tour, e, All We Imagine Slide. E, nie widzieliśmy jeszcze e, The Seed of the Sacred Fig, Fig, ale to też zapowiada się jako taki, powiedzmy, kojarzony zazwyczaj z tego typu festiwalami e, film artystyczny. A z trzeciej strony masz Sen Szaleńca, czyli Megalopolis, nie? Absolutnie. I, I Seny na Sali, czyli Marcello Mio. Prawda, no i ja, ja, czyli, ja czyli największą Pominę milczeniem ten, ten film. <laughs> tak, ale bardzo Ci dziękujemy, że dzisiaj do nas dołączyłeś. Dziękuję, Wam dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie ostatnie dni. E, do zobaczenia na następnych materiałach. Na pewno będziemy sobie jeszcze gdzieś tam podsumowywać ten festiwal. No i zob e. do zobaczenia też za rok w Cannes, mam nadzieję. Skoro to ostatnie studio, które wleci, to trzeba się porządnie e, pożegnać, więc bardzo dziękujemy, że z nami byliście przez te dwa prawie tygodnie. I widzimy się w kan za rok. Mamy nadzieję. Razem. I mam nadzieję, że na stąd, trochę innym balkonie, ale w podobnym formacie. <noise> mam nadzieję, że tą też się uda w przyszłym roku ponownie spotkać. Może szybciej na Mastercard of Camera. Myśmy w Ale niewiele szybciej, bo, bo to jest festiwal. Też pamiętajmy o tym tuż przed kan. E, tak naprawdę, no, w tym roku to były dwa tygodnie przerwy, ale też mm -hmm. pamiętam taką edycję, że, że kończyliśmy jednego dnia Mastercard of Camera, następnego dnia rano już leciałem do kan. także. Czasami Zobac bywa i tak. Zobaczymy jak to będzie, no ale tak czy siak zostajemy wszyscy wspólnie, przeżywajmy te emocje filmowe i do zobaczenia. Do cześć. zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.